tym materiale przeanalizuję wyjątkowy tekst kultury i sporo zaryzykuję, bo o ile w trakcie omawiania lalki albo motywów w Dziadach mogę spokojnie powiedzieć, że lektury te mają tyle logicznego sensu, co wybór twojego chomika na ministra obrony narodowej, o tyle żarty z hymnu, a co za tym idzie obraza symbolu narodowego, mogą dosłownie oznaczać karę. I to na przykład karę aresztu albo grzywnę do 5000 zł. Ale warto zaryzykować, bo hymn Polski, albo pieśń Legionów Polskich we Włoszech, albo Mazurek Dąbrowskiego to tekst kultury, który pełen jest przydatnych motywów, symboliki i elementów, które mogą przydać ci się na przykład na sprawdzianie albo na egzaminie maturalnym. No i oczywiście także po prostu w życiu. Dodatkową zaletą tego tekstu kultury jest fakt, że w przeciwieństwie do trenów, liryków czy innych lektur obowiązkowych, tą pozycję prawdopodobnie znasz i to w sposób pozwalający nawet na bezpośrednie cytowanie jego fragmentów. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy, co nam obca. Pod tym względem hymn Polski łączy wszystkie klasy społeczne w naszym kraju. Bo nieważne, czy jesteś rycerzem zakonu świętego Sebastiana i weekendy spędzasz na żylecie, czy marzy ci się kariera intelektualisty i jeździsz z rodzicami próbować nowe restauracje w okolicy. I tak prawdopodobnie hymn będziesz znać. Zacznijmy od krótkiej historii na temat tego utworu, która sama w sobie może być przydatna w szkole albo na przykład na randce, jak skończą ci się tematy. Nasz hymn powstał w 1797 roku, czyli kiedy Polska posiadała podobnie silną państwowość co Lego City, które dostałeś albo dostałaś pod choinkę. Okoliczności były jednak wyjątkowe, bo we Włoszech wokół generała Dąbrowskiego gromadziły się znaczne siły osób, którym na Polsce zależało. Były to Legiony Polskie, które razem z Napoleonem chciały w kolejnych latach ruszać na Prusaków i Moskali i odtwarzać, no właśnie, naszą państwowość. Polska góra! W 1797 roku nasi patrioci skupieni we Włoszech byli na naprawdę pozytywnym haju, bo Napoleon po pierwsze faktycznie obiecał nam odzyskanie niepodległości i naszego kraju, a po drugie po tej obietnicy radził sobie świetnie ze wszystkimi naszymi arcywrogami. Niektóre zwycięstwa Napoleona nad na przykład Niemcami albo Prusakami czy Rosjanami przyrównać można do założenia siatki w piłce nożnej swojemu przeciwnikowi 3 razy pod rząd. Pieśń Legionów Polskich jest odzwierciedleniem właśnie tego optymizmu i nadziei, które wyraził pisarz, działacz niepodległościowy i polityk Józef Wybicki. Chociaż w sumie słowo polityk średnio tutaj pasuje, bo będzie ci się kojarzyć z wyborami kopertowymi, gaszeniem świeczek albo jakąś inną zabawną albo żenującą sytuacją. A Wybicki był, jak to się ładnie mówi, mężem stanu, który zrobił więcej dla naszego kraju, którego wtedy nie było, niż większość polityków obecnie robi dla kraju, który stwarza im dosłownie najbardziej optymalne warunki do rozwoju jakiegoś pomysłu, jaki tylko sobie wymyślą. Wybicki tworzył pierwszą polską edukację w ramach Komisji Edukacji Narodowej i publikował krytyczne artykuły w trakcie obrad Sejmu Wielkiego, czyli tej instytucji, która rozebrała nasz kraj na części i zmieniła kolejne elementy Rzeczypospolitej w donaty dla naszych sąsiadów. Wybicki był także krytyczny wobec zaborców po zakończeniu Sejmu Wielkiego, przez co miał więcej wrogów politycznych niż kibic Wisły Kraków ma wrogów na wieczornym spacerze po warszawskiej Pradze. Autor hymnu brał udział m.in. w powstaniu kościuszkowskim, był członkiem Konfederacji Barskiej i wreszcie współtworzył te Legiony Polskie. No i właśnie jako zwieńczenie tego wszystkiego w 97 roku napisał hymn. I tutaj ciekawostka, nie wiadomo z kolei, kto jest autorem melodii, która trafiła do Mazurka Dąbrowskiego i w sumie nie wiem, czy to jest ciekawe. Ale tak mi się wydawało, że to będzie oczywiste, kto ją napisał, a nie wiadomo. To znaczy jest kilka teorii bardziej, może tak. Przechodząc do samego hymnu. Utwór autorstwa Wybickiego początkowo przeznaczony był specjalnie właśnie dla Legionów, do odśpiewania w trakcie uroczystości, albo na przykład jak szli z punktu A do B. Czyli dosłownie była to pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Co za przypadek! 2 lata po jego stworzeniu po raz pierwszy stała się jakimś takim apelem politycznym, kiedy słowa hymnu wydrukowano w piśmie Dekada Legionowa. W tym momencie, czyli na przełomie XVIII i XIX wieku, nasz hymn doświadczył mechanizmu wiralowości, zanim jeszcze wiedzieliśmy, co to są wirale, czy wajrale. O, może jest szansa na to.
Utwór tak idealnie obrazował nastroje społeczne zarówno samych żołnierzy, legionistów we Włoszech, jak i oczekiwania wobec nich na terenie zaborów, tam gdzie byli Polacy, że był on komentowany i przekazywany dalej, tak jakby, no, szerowany, tak młodzieżowo. Dodatkowo utwór budził respekt i wrażenie i też po prostu się podobał. Jak w każdym wiralu, do tekstu odnosili się też znani ludzie, celebryci tamtych czasów, na czele z Adamem Mickiewiczem, który pisał, że pieśń Legionów otwiera historię współczesną Polski, albo że słowa hymnu mają to, co stanowi istotę narodowości polskiej. Polska kurwa! Jakby ktoś miał wątpliwości, są to dosłowne elementy, które sprawiają, że coś jest hymnem narodowym. I teraz czas, żebyśmy zadali sobie pytanie z kategorii tych naprawdę oczywistych, ale jednak ważnych. To znaczy, o czym w sumie jest Mazurek Dąbrowskiego? Okej, let's go! Józef Wybicki poświęcił swoją pieśń dowódcy Legionów, Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu, mającemu przebyć z wojskiem z ziemi włoskiej do Polski. Dlatego dziś znana jest ona właśnie między innymi jako Mazurek Dąbrowskiego. No i to właśnie ten generał Dąbrowski to osoba, którą pospieszamy za każdym razem, kiedy zaczynamy śpiewać hymn, żeby szybciej szedł z Włoch do Polski. Ten fakt jest ważniejszy niż mogłoby się wydawać, bo czyni z naszego hymnu przykład tak zwanej liryki, apelu. Śpiewając hymn, Polacy zwracają się bezpośrednio do generała, który w domyśle ma możliwość odtworzenia Polski i mówią mu: mordeczko, zrób to. Poza tym utwór zaczyna się od twardej deklaracji tego, że Polacy czują się Polakami i że wolą posiadać swoje państwo, niż go nie posiadać. Pada też takie zobowiązanie, że no właśnie odzyskają niepodległość, a jak już ona będzie, to będą się jej trzymać. Hymn tym sposobem przypomina Polakom, że brak państwa na mapie nie zwalnia ich z obowiązków wobec ojczystego kraju. Wybicki zwraca się tymi słowami do wszystkich, którzy po trzecim rozbiorze utracili nadzieję na wolną Polskę i mówi: nie, 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 jeszcze Polska nie zginęła, chwila, chwila, nie ma, że idziesz grać w CS-a, tylko dawaj z nami i lecimy walczyć o najwyższe cele. Część z nas umrze, część z nas się wykrwawi, ale cel będzie osiągnięty. Cut out all the fucking noise, get back to the fucking mental lab. W drugiej zwrotce Wybicki pokazuje determinację Polaków do walki o swoją ojczyznę i wymienia Napoleona jako wzór dowódcy. Napoleon pasuje tutaj idealnie, dlatego że jego zwycięstwa były właśnie nad zaborcami. Do tego warto było wymienić go w pieśni z przyczyn stricte takich networkingowych, marketingowych, po to, żeby po prostu zmotywować Francuzów, którzy się o naszym hymnie dowiedzą, do tego, żeby pamiętali o polskiej sprawie. I to jest w sumie dość zabawne, że to sformułowanie w hymnie, które jest tam umieszczone tak PR-owo, jest w nim dalej, po ponad 200 latach. Tekst zawiera także odwołanie do historii naszego kraju i to takiej historii bardzo inspirującej, bo wspomina na przykład postać wybitnego dowódcy Stefana Czarneckiego i wojny ze Szwedami, które w sumie jako takie nie są jakąś super kartą polskiej historii, no ale są takie rozdziały, którymi warto się pochwalić. Taki zabieg ma tchnąć otuchę w serca Polaków i przypomnieć im, że ojczyzna już nieraz znajdowała się w ciężkiej sytuacji, a jednak Polacy zawsze bronili jej z wielkim poświęceniem. Odwołanie to jest swoją drogą warte uwagi, no skoro jest w naszym hymnie, no to można poświęcić mu kilka sekund, no bo w sumie czym właśnie Stefan Czarnecki z około 50 innych wybitnych dowódców, którzy w czasach, kiedy Polskę dało się jeszcze znaleźć na renesansowym Geogeserze, tak bardzo się wyróżnił? Najprawdopodobniej chodzi o jego manewr z roku 1658, kiedy to zapakował na łodzie swoją konnicę, przy czym większość koni dosłownie holował statkami przez ciśninę morską, żeby później zaskoczyć Szwedów na wyspie Als. Szwedów, którzy o ile spodziewali się jego słynnej, no właśnie, szarży, to nie spodziewali się tego, że zanim ta bitwa nastąpi, nasz dowódca przeprowadzi pierwszy w historii naszego kraju desant i zaatakuje ich od tyłu. Szwedcy dowódcy, jak zobaczyli kawalerię jadącą na nich z plaży, mieli mindfucka stulecia. Szwedzi czuli się trochę tak, jak ty, gdyby nauczyciel zapowiedział ci na środę sprawdzian i czekał z nim rano na ciebie w kiblu, w swoim domu, w sensie. Cały hymn, patrząc z lotu ptaka, hehe, kanał Puchacz, to trzymamy się perspektywy z lotu ptaka, jest wyrazem nadziei, gotowości do poświęcenia i obrazem wielkiej woli walki, żądzy zwycięstwa i tęsknoty za ojczyzną, która przybiera tutaj formę postawy pełnej determinacji do odzyskania. Wyszło mi w sumie strasznie długie zdanie, ale wszystkie jego składowe są prawdziwe i wszystkie te składowe wskazują na motywy, których w literaturze jest pełno i które mogą pojawić się na przykład na maturze. Nice. Co bardzo, bardzo ważne, jeśli analizujemy utwór pod kątem podręcznikowych kryteriów hymnu, podmiot liryczny wypowiada się tutaj w imieniu zbiorowości, w imieniu narodu. Posługując się formą pierwszej osoby liczby mnogiej, wyraża pragnienie odzyskania ojczystej ziemi, mówiąc: przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, ale będziemy Polakami.
I to jest w sumie ciekawe, bo z jednej strony można powiedzieć, że tym zbiorowym podmiotem są tutaj ci legioniści, ale z drugiej strony to cały polski naród, który deklaruje, że jest, że istnieje i zrobi co trzeba, żeby istnieć dalej i żeby móc zostać znalezionym w Geogeserze. Kolejna ciekawa rzecz i moim zdaniem bardzo pozytywna w przypadku naszego hymnu to język, jakim posłużył się Wybicki, który jest prosty, jasny i bardzo obrazowy, właściwy dla takiej typowej pieśni żołnierskiej. Da się to zrozumieć wszystko na właśnie chłopski czy żołnierski rozum, oczywiście nie obrażając żadnego żołnierza. Dzięki temu, że pieśń ta była stworzona z przeznaczeniem do śpiewania przez idącego przez bagno legionisty, nie ma tutaj skomplikowanych łacińskich frazesów, porównań homeryckich albo ośmiokrotnie złożonych konstrukcji, tylko jest rytm, patriotyzm i agresja. Tak właśnie za sprawą wpisania się po pierwsze w gatunek hymnu, czyli podniosłego, pochwalnego utworu o apostroficznym charakterze i po drugie przez wyraz nastrojów gigantycznej grupy społecznej i uczynienia z państwowości tematu i przesłania tego utworu, pieśń Legionów Polskich we Włoszech stała się hymnem narodowym. Jeśli jesteś w szkole, nie zapominaj, że jest to także doskonały tekst kultury z bardzo czytelnym zbiorowym ja i reprezentacją tego, jak bardzo kiedyś byliśmy zdeterminowani do tego, żeby Polska po prostu była. Jako tekst kultury hymn jest idealny, dlatego że nie istnieje w szeregach CKE osoba, która odważy się powiedzieć ci, czy napisać ci, że nie masz prawa odwoływać się do dosłownie hymnu twojego kraju. Na maturze, na sprawdzianie, czy właśnie w rozmowach z rodzicami. Także jak mawiał klasyk, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy i dzięki wielkie, że oglądacie, czy oglądasz właściwie, bo wątpię, żebyś robił to w jakiejś, czy robiła to w jakiejś większej grupie. Dzięki, że oglądasz moje rzeczy i do zobaczenia następnym razem. Cześć, pa!